Czogiem czołgiści. Witam was w kolejnym odcinku z serii Wasze Epickie Akcje. Dzisiaj zaczęliśmy sobie troszeczkę nacień zawsze, bo od takiego intra mam nadzieję, że wam się podobało. No ale teraz skupmy się już na pierwszej potyczce. Gracz Daredevil i jego T-57 Heavy Tank w tym momencie kolega dobija FHA 215B. No i ma już na koncie ponad 2000 uszkodzeń. Jeżeli chodzi o sam wynik bitwy, to tak jak widzicie, 9-13 po przeciwnej stronie. Jeden niszczycie, T110E4, 3 arterie, no i parę innych pojazdów, które również są bardzo groźne. Zobaczmy E4. Na razie dwa takie dość pochopne strzały, ale udaje się wykończyć tego gracza. Na plecach pojawia się obiekt, który ma teraz szansę oskupać naszego kolega z kilkuset hp. Na razie pierwszy strzał. Za 360 uszkodzeń. 430 strzela co kilka sekund. No ale kolega ma magazynek, który jak przoduje, będzie w stanie zdjąć tego obiekta przy użyciu trzech pocisków. Pierwszy strzał idealnie w gąsienicę, tak aby ten obiekt już się nie ruszył, ale jak widzimy, miał zestaw naprawczy pod ręką. Możliwe, że nawet złoty, bo ta reakcja była błyskawiczna. No i został już tylko jeden pocisk, który musi trafić. Z lewej strony w każdej chwili może dojechać IS-8, no i teraz właśnie on. Unieszkodliwiony, ale jest problem z obiektem 430. Spoko spokojnie można teraz wychylać się i strzelać co parę sekund, ale nie do końca rozumiem co on w tym momencie wyprawia. Zobaczcie, zamiast wyjechać i zadać jak najwięcej uszkodzeń kiedy kolega ładuje, on czai się za rogiem i wychyla się dopiero wtedy, kiedy nasz bohater bitwy kończy przeładowanie. Jeden z szef kadłub załatwia sprawę. Tutaj ewidentny błąd gracza w 430. Po prostu nie policzył on pocisków i nie wiedział, czy kogo ładuje, czy też nie. W tym momencie na PC pojawia się M53, M55. Szczęśliwie trafia ona tylko za 850, a spokojnie mogła ona spenetrować pancerz T57 Heavy. arteria puduje. No i wygląda to naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę wynik, jaki miał miejsce wcześniej. GWTP 100 i lorka. Pierwsza lorka już widoczna. Trafia w budynek. Chyba to by budynek. Możliwe, że jakaś tam chałupa drewniana albo jakaby inna. Nie zobaczmy. Jeden trzeba powinien załatwić tego gracza. No ale niskie losowanie. Trochę utrudnia zadanie. Na szczęście wiadomo, nie było tutaj możliwości, aby lorka przedała tak szybko. W tym momencie możliwe, że byłoby już po bitwie, gdyby ten GWTP-100 miał zadowany kołdowy pocisk z większym splashem, Na szczęście odłamki zadały tylko 77 uszkodzeń. Został już tylko sam GWTP-100 w przycinnym timie. On na straconej pozycji, teraz widoczny. Pierwszy strzał zadaje potężne uszkodzenia, a drugi po prostu dobija cel. GG Medal kołbanowa to tylko jeden z wielu medali. Kolejna akcja w wykonaniu gracza Averex. Sterują teraz gwt m 100 i celuje na apie w T54. Celownik minimalnie zmienia położenie. No i pocisk. Za całe HP trafia w T194. Przyznacie, takie strzały to rzadkość. Gdy było mało, mamy akcję Sharknatora w e Zobaczcie ten strzał. Był sobie x 140, no ale już go nie ma. Teraz, może coś dłuższego: i7 i gracz X-Korax. W tym momencie na koncie bohatera bitwy ponad 3500 tysiąca uszkodzeń, 4 fragi i wynik 8,14. Przyznacie, wygląda to bardzo źle. Ale nikt nie powiedział, że tego się nie da wyciągnąć, prawda? No to właśnie. 485 uszkodzeń w 7 No ale chyba. Kolejnym celem będzie dobicie IC8. On tutaj na ogrysku. No i proszę już po nim. Jakby nie patrzeć, główne zagrożenie w tym momencie to chyba i 7 lew i ta arteria E50, 44 i ta 1 to są czołgi średnie, które raczej nie przebiły się 7 od przodu. Chyba że wyjadą w trójkę, tak jak teraz. Wtedy bok będzie bardzo podatny na ogień. No i chyba. Nie bez przyczyny 50 jest zniszczona jako pierwsza. X Corax powoli wycofuje się tak, aby nie dać się wymanewrować. I potrzebny jest jeden szof S1 no i proszę bardzo, 467 uszkodzeń. Z przodu i 7 z tyłu to 44, co należy zrobić w tym wypadku. Jak dla mnie słusznie można byłoby pojechać do przodu tak, aby uniknąć oszału od tego radzieckiego czołgu średniego. Drugą opcją jest zostanie tutaj i liczenie na to, że to T-44 będzie strzelać tak jak teraz czyli we wrak, ST-1 i 7, na hita 1 trzeba powinien go załatwić, no i proszę po tym czołgu ciężkim nie wiem jak ten T-44 celuje, ale ma z tym jakiś problem, może jakieś lagi, może zły celownik cholera go wie wystawia teraz bok wieży, no i przyjmuje na klatę Troje 500 uszkodzeń. W tym momencie kolega wycofuje się w tym czołgu średnim, no ale znowu szczęście nie było po jego stronie. Widzimy już tylko jego wrak. Na początku zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem Arta i jest Splash, ale damage panel uświadomił mi, że to jest lew, który jakimś cudem po nie był od razu zaświetlony. Potrzebna była chwila, no i teraz. Widzimy już ten czołg ciężki, a znowu znika za tymi krzakami. Dają one chyba niesamowity kamuflaż. Co ciekawe, lew cały czas widzi naszego gracza. Pierwszy szał 21 uszkodzeń, potem 145. No ciekawsze jest to, że x Korasowi zostały już tylko heki, które nie zadają 500 uszkodzeń, a zaledwie 200, 100, 300 w najlepszym wypadku. No teraz tylko 11 Potrzebny będzie jeszcze jeden szał, przynajmniej jeden szał. I nie jestem pewien, czy starczy amunicji na zniszczenie artylerii. 145 uszkodzeń, no i w tym momencie mamy poważny problem. Kolega, albo zdejmie dwa, albo arte. Nie zdejmie obu, przynajmniej z amunicji, lew zniszczony. 10 tysięcy uszkodzeń na koncie, no ale została właśnie ta arteria, która psuje wynik i nie daje szans na wygranie tej bitwy. Jest to najsmutniejsza bitwa z polem, jaką kiedykolwiek widziałem. No ale dobra, trzeba lecieć dalej. Gracz, boost Core i jego i7. Znowu i7, no teraz troszeczkę inakcja. Widzimy konkurora GC, który przyjeżdża sobie jakby nigdy nic i jakimś cudem ten pocisk trafia w tą arterię. Nie mam żadnego pojęcia jak, jakim cudem, ale trafił. Po prostu trafił. Wysłacie mi naprawdę sporo akcji z arterią i uważam, że warto je pokazywać, bo No, jak ja nie dostaję, to zawsze jest dobrze dla mnie, tak? Jak ja dostaję, to jest źle. Ale jak ktoś inny, to jakoś to przeboleje. Więc mamy tutaj Lorena 155, Mle 51. Kolega trafił pięknie, 50B, teraz ramuje r 50 r 251 i 90. Jej zramować za bardzo nie ma jak, ale kiedy połączymy ramowanie i pocisk z takiego działa, no to otrzymujemy już trzeciego fraga. Frącek chyba lubi tą arterię. No i co? Tutaj jeszcze pudła wrogiej arterii, i przechodzimy na mapę. Linia z gra Sfiras z klanu Pogo i jego jak Jagdpanzer 100. W tym momencie kolega jest sam na naprawdę sporo pojazdów wroga. No i już pierwszy unieszkodliwiony jak Tiger, który tutaj na ogrysku snajpił w konkurora GC. Wynik 10-14, no to nie mówi też zbyt wiele dobrego. Z przodu, to jak widzimy, i z czwóreczka. Z tyłu T95, no i jeszcze gdzieś czai się wapen Trager. Arteria oczywiście nie mam tutaj przestrzału. Choć, jeżeli przyjechałby na zielone, byłaby taka możliwość. Is 4 w tym momencie zniszczony. Według mnie popełnił on błąd, że sam wyjechał w ten sposób. Powinien poczekać na kolegę w T95 i wtedy dopiero pokusić się o wyjazd. No, samemu za bardzo nie poczaruje. Nasz bohater bitwy jest na strzał, także teoretycznie. Jeden błąd i jest po nim. Wszystko tutaj musi być rozegrane perfekcyjnie. T95. Nie do końca rozumiem, dlaczego wyjechał w ten sposób. No i tutaj gry miał okazję. zniszczyć naszego gracza, ale strzał odbija się od górnej płyty. Jak pan jest to. Obieg 261 No tutaj. Ten strzał nie był już tak udany jak poprzednie, ale jest wrak, który powinien zapewnić osłonę. Niestety, jak pancel to jest dość dużym pojazdem, także istnieje szansa, że pocisk trafi w dach. No ale 2,6,1 w tym momencie jest już bez szans. Tylko Badżetino może uratować tutaj skórę, ale on kapuje bazę. Także nie ma opcji, aby przestrzelił się przez te wysokie budynki. No i zobaczmy. 87% kapa, i w tym momencie Badżetino pokazuje swoją pozycję poprzez oddanie tego nietrafnego strzału. No i GG. A może wynik demerza nie robi na każdym wrażenia, jednakowoż ogólna e, reakcja gracza naprawdę na wysokim poziomie. Konkuru GC, gracz machu i. PUM! Hehehe. <ścoughs> który siedział sobie po cichu w krzakach, nagle został zaskoczony tym pięknym szałem. Izidor. I jego esetka. Zobaczcie, co tutaj mam za wynik 9,12. W tym momencie konfrontacja z T114. Ale chyba najbardziej w oczy rzuca się ilość arterii w tej bitwie. 4 arterie wysokich poziomów, które mam taką esetkę, to mogę po prostu zmasakrować chwilę. Tutaj kolejny fajny strzał w obiekta. 4,5 tysiąca uszkodzeń na koncie. Tylko trochę bardziej mnie to losowanie. 705. Nie wróży to. Kolejnych pięknych szałów. E4 na ogrysku. I tutaj szał w przednią płytę. Spód. Oczywiście wystarcza goldowa amunicja. Setki ma wystarczająco dużo przybicia. Kolejka w tym momencie. Sam na pojazdu wroga. Pierwsza arteria w tym momencie podświetlona M40. No i tutaj ten szał. Zatwia Pierwszą z nich. Obiekcik bardzo dobrze. W przeciwieństwie do tego gracza na samym początku, co Wam pokazywałem w t 57 nasz kolega był A, wróg w 430, on się stał za rogiem i nie strzelał. Ten gracz w 140 odwrotnie, kiedy kolega ładuje, wykorzystuje swoje działko, które strzela co parę sekund. Lorka, Lorka, zniszczona. No i tutaj 181 uszkodzeń. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tak mało. Ale peszek był. Ten strzał. Tylko fajną parabolą poleciał, prawda? No ale niszczy. malatura. No i teraz. 140k i 207 Nie do końca rozumiem, jak te arterie się podświetlają z tylu metrów. Czasami mam problem podświetlić artę z 50, zaczynam z 50, no ze 100 metrów, prawda? No tam 70, 100 metrów, jeżeli są jakieś krzaki. A tutaj kolega prawie 400 metrów i podświetla te arty, jakby nigdy nic. W tym momencie 140, ostatni już czołg, no ale ten pocisk poleciał trochę za wysoko. Co jest bardzo istotne, trzeba obrócić czołg. Tyłek jest bardzo słabo pancerzony w setce, także bok możliwe, że przyjmie za zero pocisk kumulacyjny i tak się właśnie stało. Ten pancerz uratował naszego gracza. A to już sam wynik. Prawie 4000 expa i kilka epickich medali. No i dobra, co tu dużo mówić, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do oceniania, komentowania. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. No i ja oczywiście mogę zaprosić Was do wysłania swoich akcji i powtórek na imieniu multi2kpowtorki.com Bardzo ważne jest to, że jeżeli chcecie wyróżnić swoją powtórkę wśród innych, dawajcie ciekawe tytuły, opis tego co się stało w trakcie bitwy, tak abym wiedział o co chodziło Wam um, i żeby dać ewentualnie znać widzom. Co więcej... Um, no ja już spadnę, bo zaraz mam jazdy, tak naprawdę za niecałe 40 minut yy, trzeba spadać, także ja lecę, dzięki i pa, pa.